To nikt ci nie zauważy wtedy. Zapominam o tym. Wiesz, właściwie to ja jestem zadowolona. Ten dzień jest raczej nudny. Każdy dzień jest raczej nudny. A czy ja to wina, Jack? Moja, okej? Okay? Moja, moja pomysł. Okej. Okay. Proszę, zaczniemy od saloniku. Od saloniku też coś. Nie. Mark Webster. Z firmy Webster, 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 Webster i Webster. Proszę, co tam nie powiedz? Staję mówić, co to jest moja żona w Mary. Proszę do mnie mówić Mary. Czyli, kochanie? No, żeby pan wiedział, co do tej pory widzieliśmy, to ona jest bardzo miła. Tak, ale i tak cię nie widzi, więc możesz przestać ciągać brzuch. Śliczne biurko. To biurko jest śliczne. A? Na 6 miesięcy, tak? No wynajem na 6 miesięcy. A w ogóle nie lubię przekrzywionych obrazków. Chciałem powiedzieć państwu bardzo ważną rzecz. Kiedy coś się stało, chcielibyście opuścić ten dom, zanim minie kontrakt. Będziecie musieli zapłacić czynsz do końca kontraktu. Ale jak to nam się da się zawali? Gdybyście państwo uznali, że ten dom jest dla was nieodpowiedni. Dach, zaręczam, jest w najlepszym porządku. Ale jak to jest nieodpowiedni? Gdybyście usłyszeli podrzęki, panie Łańcu. Jakieś jęki. Książki. Sztuka jest o przemijaniu, ale cały czas o duszach. Cały czas o duszach, czyli nie o cielesności, bo ta cielesność w spektaklu okazuje się w pewnym momencie mało istotna, ponieważ postaci, które już nie istnieją w rzeczywistym świecie, są duchami, w jakiś sposób mają tajemne porozumienie z tymi, którzy jeszcze na tym padole łez się jakoś tam żyją sobie. Więc przedstawienie w warstwie merytorycznej jest o tym, że do domu, w którym kiedyś mieszkała para ludzi, pisarz ze swoją piękną narzeczoną, żoną. Pisarz z żoną umierają w sposób tragiczny, wypadają z łódki, coś tam się dzieje, ale później przebywają w swoim domu jako duchy, tak zwane, to się nazywało poltergeisty, to są takie duchy, które trochę straszą, przeszkadzają, które z jakichś tam powodów nie mogą dostać się do nieba, z powodów takich, że pan pisarz jest ateistą, czy był ateistą. I za nic nie chce się przekonać i świętemu Piotrowi też powiedział przy bramie, że niestety, przepraszam, bardzo jestem ateistą, ale no to w takim razie do domu z powrotem i straszyć. I to jest taka kwarantanna, nie wiadomo jak długo mająca trwać. Zajmo! Zajmo! Dlaczego ona jest taki pomysł na kroju? Nie wiem, może to przez te poranne mdłości? Simon! Spójrz na ten pokój! Jeszcze mama dzisiaj przyjeżdża? Nie wiecie? No ja też nie. O Boże. Znowu zapytam. Masz jakąś stałą pracę, Simonie? Miałam na myśli pensję. Cieszę się, że nie zostaję tutaj, a chciałam. O nie, proszę. Nie martw się, zmieniła zdanie, jak się dowiedziała, że mamy tylko jedną łazienkę. Dziękuję ci, Jacku Cameron, za to, że nie miałeś drugiej łazienki, bo raczej wolałbym chodzić pod tłuczonym szkole, albo paść do beczki z piraniami, niż pracować przy tym biurku z bestią wyszącą mi na kark. Dlaczego on nie pisze w taki sposób? Do tego domu sprowadzało się już mnóstwo ludzi. Wszystkich tych lokatorów, para duchów skutecznie wypłaszała z tego domu przez różne sposoby. Tu skrzypiało, tu trzeszczało. Jak poltergeisty. Zresztą przeczytałem nawet parę książek na ten temat przy okazji, jak robiliśmy tę sztukę. I rzeczywiście zjawisko jest do tego stopnia, że zdarzyło się to w domu mojej babci. Moja babcia, która odeszła już wiele lat z tego świata, jeszcze przez jakiś czas była tam. Meble się przesuwały, włączała się kukułka. Naprawdę, ja nie jestem człowiekiem, który jest jakimś mitomanem. Moja mama, która jest bardzo konkretną kobietą, mi to powiedziała i włączała się telewizja w nocy. Dziwne rzeczy się działy. Do momentu uregulowania pewnych spraw, na których babci zależało. Jak tylko się te sprawy zostały uregulowane różne, przestała nas odwiedzać. Więc ja trochę wierzę w to też prywatnie, właśnie w takie dziwne historie różnych starych domów. No i w tym, że w starym domu młodzi ludzie się nagle sprowadzają, on też jest pisarzem, ten młody, jeszcze mało znanym, początkującym, jego żona jest w ciąży. Duchy to widzą. I teraz zaczyna się ten taki konflikt
pewnym stopniu później porozumienie, a potem wzajemny szacunek, a nawet miłość wzajemna. Bo tak, ten odszedł jako wielki pisarz. Przychodzi młody chłopak, który będzie prawdopodobnie wielkim pisarzem. Mamy nadzieję. Ona, żona pisarza, ta nieżyjąca, chciała zawsze mieć dziecko. Nie udało jej się. A ta młoda będzie miała to dziecko. Więc tutaj występują też takie porozumienie dusz kobiecych, prawda? I przy okazji żal za tym, co przeminęło, żal za tym, co się mogło wydarzyć, prawda? Te duchy takie mają dystans do rzeczywistości. Pozornie to jest kwarantanna, która pozornie taka jest nudna właściwie, bo ona tam coś do ogródka, on coś kładzie się gdzieś, ten duch. W zasadzie dopiero ta sytuacja z młodymi, którzy się pojawiają, nagle powoduje, że zaczynają ten świat gdzieś filtrować, ten świat, który odszedł bezpowrotnie dla nich. I to powoduje, to spotkanie, duchy żywi, ale bardzo gdzieś ideowo, czy właśnie duchowo, bardzo blisko siebie się sytuujący, powoduje różne inne rzeczy, że na przykład zaczyna się modlić ten wielki ateista. Wydarzają się dziwne historie, jak to wśród duchów, prawda? Że nam się wydaje, że czasami, że nie możemy czegoś zrobić, a okazuje się, że sytuacja, jakiś katalizator się pojawi i nagle możemy to zrobić. Więc ta sztuka jest o takiej transformacji ze strony duchów, ale też ze strony ludzi. Dokładnie z dwóch stron, bo też jest u nas, prawda, niepewność, jak to będzie. A tam jest pewność, ale z kolei jest nieodwracalność pewna. I to jest taki stan w zasadzie zawieszenia dla dwóch stron. To my już nie mamy drzwi frontowych? Pewnie zbiera na biednych. Ale nie ładnie wchodzić do tego domu tak bez pukania, prawda? Hej, ty nas widzisz? Ja by najbardziej Hej, ty jesteś moim aniołem stróżem. To ty. Kiedy mnie zawołałaś, byłam właśnie w trakcie konferencji w sprawie przyjmowania kłamców lustracyjnych. To bardzo ładna sukienka. No, a ja noszę na całą wieczność tylko taką, że pana tanie odzieży musiałam. No, a czy to zmienię? A może to się podoba? Tak, tak, tak. Jest. Jesteś aniołem stróżem, tak? To co, nie widzę? No dobra, no i co, byłaś na konferencji? Nie ma się czego śmiać! Wiesz, jakie my mamy problemy. Tych puszczać, tych nie puszczać, tych wypuszczać. A jakie mamy zaległości? Na przykład taki Casanova. Do tej pory uważa, że żył cnotliwie i za nic nie chce zmienić zdania. O. Casanova w niebie. Tak, reguła 42-81-13. Proszę, książki nie można oceniać po okładce. Bardzo ładna okładka. A w środku brędza. Jack Cameron. Przepraszam, chciałam zapytać, co robiłaś? Kiedy żyłam? Tak. Siadaj, kiedy siad. Byłam nauczycielką chemii. Proszę Państwa, cieszę się bardzo, że gram może niewielką postać, ale znaczącą, anioła. Przyznaję, że kiedy powierzono mi tę rolę, długo się zastanawiałam, ale byłam w tak zwanym dobrym okresie swojego życia. Byłam bardzo szczęśliwa. Przebywałam w Brazylii. Tam nad oceanem po prostu chodziłam na plaży i cały czas myślałam, co ja mam zrobić, jaką mam propozycję przynieść do teatru, kiedy rozpocznę próby, jak to ma wyglądać. I przyznaję się, że tam, gdzie po prostu jest tyle przyrody, jest dotknięcie stwórcy, przyszedł mi pomysł, że właśnie mam być sobą. Mam być taka, jak jestem, i reżyser
i dyrektor zgodzili się na moją propozycję. A ponieważ gramy to już sporo czasu, okazuje się, że publiczność zaakceptowała, więc cieszymy się, że był dobry pomysł. Halo? 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 Przepraszam, gdzie jestem? Pod Londynem. Pod Londynem? Nie pod blondynem. No. Dzisiaj do Edynburga, nie, to niemożliwe, no. W tych korkach, w tym tłoku. Nie. Ale o co chodzi? A to weźcie te z czerwonymi włosami, z kolczykiem w nosie. Ona jest najlepsza od przemocy w rodzinie. Bye, bye, co? Cóż to za pomysł, żeby nie wierzyć anioła stróża? Przecież to widać, że ja jestem aniołem stróżem. Ja mam taką zasadę życiową, że cieszę się rzeczywiście tym, co mam, nad czym pracuję aktualnie. I aktualnie jestem szczęśliwa z aniołem. Nie mam tych problemów, że a tam ktoś, gdzieś. Po prostu role, które gram, lubię w danym momencie, nie oglądam się do tyłu, nie wspominam. Biologia jest nieuchronna, wiadomo, że człowiek dojrzewa, nabiera innego spojrzenia na świat, inne wartości, więc to musi się zgadzać, a poza tym no, siedzieć na kanapie i marzyć i myśleć o tym, że kiedyś hen daleko było coś takiego, szkoda na to energii. Trzeba się cieszyć dzisiejszym dniem. Jak ta bestia może czuć przeciw? Myślisz, że to nie będzie działało? Chyba to spróbuj. Może się pośpieszmy. Trum, trum, misia Bela, misia Kasia, konfacela, misia Ach. Trum, trum, misia Bela, misia Kasia, konfacela, misia Ach, misia Bela, misia Kasia, konfacela. Kocham cię, Czeku Kamerą. Chciałabym cię pocałować, ale wiem, że przez siebie przejdziemy. Trumf, trumf, misia Ben. Jeżeli wokół nas są i żyjące, i te nieżyjące, przyjazne dusze, to mamy nadzieję, że te dzieci będą rosły i wyrastały w szczęśliwych czasach. Bardzo się podobała, bardzo wspaniała kreacja pani Krakowskiej. No i myślę, że temat jest dosyć taki świąteczny może. No aktorzy wówczas też kreacje wspaniałe.